W zadaniu 33 z planimetrii rozpatrujemy pewien trójkąt równoboczny ABC o znanym polu. Prosta równoległa do boku BC tego trójkąta przecina pozostałe boki odpowiednio w punktach K i L. Trójkąty ABC i AKL są podobne. No, to jest oczywisty wniosek z poprzedniego stwierdzenia. A stosunek długości boków tych trójkątów jest równy 3 drugie, czyli znamy skalę podobieństwa tych dwóch trójkątów. Mamy obliczyć długość boku trójkąta AKL, czyli tego mniejszego trójkąta równobocznego. Przyjrzyjmy się całej sytuacji na takim oto rysunku poglądowym. Możemy nawet sprytnie wykorzystać kratki do narysowania niezłej imitacji trójkąta równobocznego. I teraz tak, gdzie tu na odcinku AB umieścimy punkt? K. Spójrzmy na tę liczbę. Ona może nieco mylić, bo ona pokazuje stosunek długości boków większego trójkąta do długości boków tego mniejszego trójkąta. A my chcemy odwrócić sytuację, więc odwracamy tę liczbę. Co oznacza, że długości boków trójkąta AKL stanowią 2 trzecie długości boków trójkąta ABC. Czyli dzielimy odcinek AB. Powiedzmy w taki sposób na trzy równe części, i od strony A odmierzamy dwie z nich, aby w tym miejscu umieścić punkt K. Mamy dwie części do trzech, jako stosunek AK do AB, czyli odwrócenie tej liczby. Podobnie będzie z punktem L. Wszystko rysujemy poglądowo, nie musimy się tutaj specjalnie starać, to nie jest konstrukcja. To teraz sprawdźmy, co mamy obliczyć. Chodzi o długość boku tego mniejszego trójkąta. Oznaczmy ją literą A', gdzie A niech to będzie długość boku wyjściowego trójkąta równobocznego o znanym polu. To teraz możemy zapisać, że to, co mamy wyznaczyć, to A' to jest oczywiście 2 trzecie, nie 3 drugie, 2 trzecie, pomniejszamy. 2 trzecie razy A, gdzie. Co wiemy o A? No Wiemy, że pole tego trójkąta jest równe 9 razy pierwiastek z trójki, a pole trójkąta równobocznego obok długości A to jest A kwadrat razy pierwiastek z trójki dzielone przez 4, i to jest równanie z jedną niewiadomą A. Jak znajdziemy A, to potem już znajdziemy A' także plan jest przejrzysty. To może od razu Mocno uprośćmy to równanie, mnożąc obie strony przez 4 i jednocześnie dzieląc przez pierwiastek strójki. Tak to możemy zapisać. Więc po lewej stronie dostaniemy a do kwadratu, a po prawej stronie, po skróceniu przez pierwiastek strójki, dostaniemy 9 razy 4, czyli 36. I pytamy, co do kwadratu daje 36. Formalnie wyniki są 2, plus 6 lub minus 6, no ale. W naszym przypadku, a to jest długość boku trójkąta, więc wchodzi w grę jedynie dodatni wynik 6. I stąd nasze a prime, nasza niewiadoma, to jest 2 trzecie razy 6. 6 dzielimy przez 3, dostaniemy 2, 2 razy 2, to jest 4. I tę czwórkę przedstawiamy w odpowiedzi. Może na koniec warto jeszcze zwrócić uwagę na pewien ciekawy związek między polami obu trójkątów, który stanowi pewnego rodzaju weryfikację tego wyniku. Pole trójkąta AKL to jest ta czwórka do kwadratu, czyli 16 razy pierwiastek z trójki i dzielimy przez 4. Dostaniemy zatem 4 pierwiastki z trójki. Z kolei przepiszmy pole trójkąta ABC to było 9 razy pierwiastek z trójki. I zobaczymy, co się stanie, jak podzielimy pole. Tego większego trójkąta ABC przez pole tego mniejszego trójkąta AKL. To są trójkąty podobne. Stosunek ich pól to jest 9 pierwiastków z trójki do 4 pierwiastków z trójki. Po skróceniu przez pierwiastek z trójki dostaniemy 9 czwartych, czyli oczywiście dostaniemy skalę podobieństwa do. Także w ten sposób stwierdzamy, że wszystko się zgadza. Stosunek pól trójkątów podobnych, ogólnie figur podobnych to jest zawsze skala podobieństwa tych figur podniesiona do kwadratu.